Powiem kilka słów o tym, co się dzieje teraz w Europie Zachodniej, jeżeli chodzi o branżę sadowniczą. Not very positive. Nie jest to zbyt pozytywna, niestety, jakby informacja. It's even worse than we thought it should be. Tak naprawdę sytuacja jest gorsza, niż się spodziewali. Also in Holland and Belgium. Również w Holandii i w Belgii sytuacja jest not very nice. Nie jest zbyt miła. We had big crops. Plony były oczywiście wysokie. Much bigger than we thought they should be. Dużo wyższe, niż się spodziewali. But the quality is not very good. Ale jakość nie jest zbyt dobra. A lot of apples and pears are picked too late. Wiele poza tym jabłek i gruszek było zerwanych zbyt późno. Because every year less Polish pickers come to Holland. Ponieważ z roku na rok do Holandii przyjeżdża mniej Polaków do zbioru owoców. And now we have to look for them in Romania, in Hungary, in all other countries of the world. Teraz jakby muszą szukać tych pracowników do zbioru również w innych krajach, w Rumunii, na Węgrzech, w innych krajach również. Labor cost is very high in Holland. Koszty siły roboczej są bardzo wysokie w Holandii. Polish workers cost around 18 euros per hour. Koszt pracownika takiego z Polski to jest około 18 euro za godzinę. And it will get more expensive and more expensive. I te koszty będą rosły. And they want to come, they say. But netto it is not that amount. Ale do kieszeni dostaje się mniej. Less than half. Na pewno mniej niż połowa z tych 18 to jest ta na rękę, tak? Otherwise I would stay in Holland, yes? W przeciwnym razie to on by w ogóle się w Holandii nie ruszał. So the quality of the Elstar is they were very ripe for with picking. Jeżeli chodzi o Elstara, czyli główną odmianę w Holandii, jakość wygląda tak, że owoce były bardzo dojrzałe podczas zbioru. Storage was is not so good. W konsekwencji przechowują się słabo. They have to be sold as soon as possible. Dlatego jakby starają się je jak najszybciej sprzedać. And okay, the good Elstar gives some price. Oczywiście za dobrej jakości Elstara można jakąś tam przyzwoitą cenę uzyskać. But you have two less of those good Elstar to make a good price for the whole thing. Natomiast tego dobrej jakości Elstara jest za mało, żeby jakby jakąś średnią z tego na koniec jakby wyszła przyzwoita. We had much more drought than in Poland. Susza u nich była dużo bardziej się dawała we znaki niż w Polsce. So in Belgium and in the south of Holland where we cannot give water. A w Belgii i na południu Holandii, gdzie w zasadzie nie ma za bardzo możliwości nawadniania. We did pick small pears. Gruszki były drobne. Firmness was not so good. O słabej jędrności. And so the average price per hectare is not very hopeful. Więc jakby ta cena, jakby ten dochód z hektara nie jest zbyt obiecujący. In the middle of Holland and in the north of Holland where they can give enough water. W środkowej części Holandii, w północnej części, tam gdzie jakby można nawadniać, można powiedzieć, bez ograniczeń. Fruit size of conference is much better. Wielkość owoców konferencji jest dużo lepsza. But a lot of those conferences were picked too late. Ale z drugiej strony właśnie duża część tych owoców została zerwana zbyt późno. And now they have quite a lot of problems with internal browning. I obecnie widać dużo problemów z brązowieniem wewnętrznym. The amount of if you look to Europe, the amount of Yonagold in the storage rooms are still high. W ujęciu europejskim zapasy Yonagolda są wysokie, bardzo wysokie. And the same as with conference. I tak samo jest z konferencją. Okay, how this will run in the first few months, it's not very clear. Co się będzie działo w najbliższych kilku miesiącach, to jest trudno określić. Not a lot of growers are very optimistic on this moment. Nie ma zbyt wielu osób, które jakby optymistycznie z drugiej strony na to patrzy, na tą sytuację. So the last 10 years a lot of conference trees were planted in Belgium and Holland. W ostatnich 10 latach w Holandii i w Belgii sadzono bardzo dużo konferencji. And I think that will stop.
now. I wydaje się, że ten trend będzie zastopowany. Yeah. So if you look to Holland and Belgium, you see that the amount of hectares of apples and pear will now gradually go down. Czyli w Holandii, w Belgii spodziewamy się, że generalnie powierzchnia uprawy zarówno jabłoni, jak i gruszy będzie się stopniowo zmniejszała. The same as already happened in France the last 10-15 years. Tak jak chociażby we Francji już od ostatnich 10-15 lat to jest. Because the labor costs in our country are much too high. Ponieważ jakby przede wszystkim koszty siły roboczej w ich kraju są zbyt wysokie. I told you before. There are only three things cheap in Holland. Już pewnie to wcześniej mówiłem. W Holandii są tylko trzy rzeczy, które są tanie. Apples, jabłka, pears, gruszki and advisors. I doradcy. The rest is all expensive. Cała reszta jest droga. Okay. Looking at the flower buds, we have enormous amount of flower buds with pears on this moment. Jeżeli chodzi o pąki kwiatowe, to na gruszach jest bardzo dużo pąków kwiatowych. Although the big crop, mimo tego wysokiego plonu, it takes enormous amount of hours to prune pears on this in this year. Dlatego w tym roku jak bardzo, znaczy więcej czasu poświęcają na cięcie gruszy. In apples it's totally different. Jeżeli chodzi o jabłonie, jest całkowicie odmienna sytuacja. In a lot of orchards, especially with varieties that are very vulnerable for biennial disease. W wielu sadach, zwłaszcza jeśli chodzi o te odmiany, które mają tendencję do przemienności owocowania, not a lot of flower buds are there. Nie ma wcale za dużo pąków kwiatowych. So we have to adjust the pruning this year. Więc jakby w tych kwaterach trzeba odpowiednio cięcie dostosować. This is my second day in Poland. I will stay for a week to give pruning demonstrations. To jest mój drugi dzień w Polsce. Generalnie będę jeszcze tydzień na tych pokazach różnych cięcia. And in the orchards we did see yesterday and today till now. I z tego co do tej pory widzieliśmy w różnych sadach. It looks not so bad with flower buds as I thought it would be. No to taka ogólna konkluzja jak na razie jest taka, że jeżeli chodzi o pąki kwiatowe, wygląda to nie tak źle, jak myślałem, że będzie. But there will be orchards with two less flower buds. Ale będą sady, będą kwatery, gdzie pąków kwiatowych będzie za mało. In those orchards, in most cases, root pruning will be necessary. I w tych sadach w większości przypadków będzie potrzebne cięcie korzeni. Perhaps a little bit less secure hand pruning. Być może troszeczkę mniej intensywne cięcie. And as I see it now, 2019 will be a year that especially the use of regalis and bromelain during flowering will be needed. I z tego co jakby widzę, w sezonie 2019 będzie większa potrzeba stosowania produktów typu regalis czy gibereliny w celu poprawy zawiązywania. One thing is sure. The apple crop of 2019 will be smaller in Europe than in 2018. Możemy być pewni jednej rzeczy, że plon jabłek w Europie w 2019 roku będzie niższy niż plon w 2018. So normally speaking, as bad as it is now, it cannot stay in 2019. Czyli tak kiepska sytuacja jak w tym roku nie może się jakby przeciągnąć na rok kolejny. But first, of course, we have to sell the old crop. No ale najpierw trzeba sprzedać jeszcze te jabłka z zeszłego sezonu. I hear you export a lot of apples to Egypt from Poland. Słyszę, że z Polski bardzo dużo jabłek jest eksportowanych do Egiptu. You kicked the Italians out of Egypt with their apples. Wygoniliśmy Włochów z egipskiego rynku. You export now apples to India. Polska eksportuje jabłka do Indii. You are good sellers. Czyli dobrze wam ten handel idzie. Yes. Go on with that, please. No i aby tak kontynuować. Yes.